Niedziela, 13 dzień października 2019 roku. Bardzo ważny dzień dla Polski, bardzo ważny dzień dla polskiej piłki i bardzo ważny dzień dla polskiego futsalu. Tak, tak, no widać, że wychodzimy wysoko do drużyny z Pragi i... Oj, uwaga! Znów rykoszet i kolejny stały fragment gry. Bramka. Ja myślę, że ten fakt też natchnie trochę... No, w tym momencie to powiedziałem, nie natknął, bo stały fragment gry i Sparta prowadzi 1-0. No, bardzo ładne uderzenie. Drugi raz ten sam rzut drożny rozegrali zawodnicy Sparty. No ale to jest futsal, rozpoczynamy tak jest. I jest okazja od razu na wyrównanie. Korpela. Janowski przepuszcza piłkę do Aleksa Wiany, rozpędza się Brazylijczyk i dobrze robi Aleks Wiana. I wydawało się, że ta piłka wpadnie do bramki. Teraz musimy jak najszybciej przerwać ten kontratak. Uwaga, Drachowski i jest obrona nawrata po tym strzale Michała Seidlera. Piłka krążyła. Popławski w swoim stylu, Popławski nad bramką, ale brawo, szkoda brawo tej akcji. 11 minut, 13 sekund do końca pierwszej części, nie można takich błędów popełniać. Uwaga, nawrat, jeszcze są rywale i jest bramka numer 2, Michał Seidler. Przez moment wydawało się, że uda nam się gdzieś tą piłkę odebrać albo zmusić rywali do błędu, natomiast... Teraz znów Wilde, uwaga, 1-1 z Bartkiem. Brawo, brawo Bartek, brawo Bartek, no wcześniej. To jest na pewno najlepszy bramkarz tego turnieju i zagrożeni są ewentualnym brakiem występów Elite Round. No więc fajnie byłoby ich trochę ukarać za tą zbyt pewną postawę. Jeszcze pójdzie za tą akcją. Dobrze, dobrze. I teraz nakręcajmy ten atak. Świetnie, brawo. Kubik, dograj. Janowski! Nie ma bramki, musimy takie coś wykorzystywać. Trzeba powiedzieć wprost. Czesi zasłużenie prowadzą Grbesza i Seidler zdobywcami bramek. No ale może teraz, może... Uwaga, mamy po raz kolejny pecha, brakuje centymetrów. Też dla strzelca. Popławski mocno i ta piłka na pewno by wpadła do bramki. Lekko patrzę na Sanie Bondara, myślę, że może być jakieś przesunięcie piłki. Tak jest, Bondara! Tak jest! Mamy pierwszą bramkę rekordu i panowie, idziemy za ciosem. Zrobiło się, jak to się mówi, przejaśnienie. Przejaśnienie, tak, jest przejaśnienie. A to zagranie z przepuszczeniem, które przyniosło nam już bramkę, tak, w pierwszym meczu. Pierwsza bramka w tym turnieju. Było... Jeszcze raz Bondar, słupek! Jeszcze Marek, to była bardzo trudna już sytuacja. Tak, a najbardziej jest aktywny nasz zawodnik. Dobrze, teraz Artur Popławski broni Andrzej Wahala. Dobrze, że walczymy. Kubik. Dobrze, że młody Kamil Surmiak w tak trudnym momencie też może pomóc zespołowi. Uwaga, już wykonali ten out. Dobrze, Bartek Nawrat. By dzisiaj nie włączył tego dopalacza, aby to nie był Jumbo Jet. Ta jedna bramka wystarczy. Brawo, brawo. Aleks Wiana z drugiej strony i... Czekałem, tak, aż Kondza pójdzie za tą akcją, a jednak Janowski został na środku. Zgadza się, teraz trzeba uważać na szybkość. Seidlera, Seidler! Nawrat. Uderzenie z dystansu, niestety. Kapitalnie ta piłka siadła na nogę Amadeu. Zapaliśmy ten kontakt, graliśmy lepiej. Sparta praktycznie nie zagrażała nam. No i takie uderzenie z daleka. Awans, kompletne punktów i jak na razie są na dobrej drodze do realizacji tego. Marek, ostry kąt, trafia w bramkarza rywali. Miał tą piłkę, ale teraz musimy szybko. Bartek Nawrat. Obronił ten strzał, Zeitler nie miał łatwiej sytuacji, a jednak... Rzeczywiście Drachowski i Seidler, bardzo ruchliwi zawodnicy, którzy... Oj, była szansa! Znów farta ma Sparta. Janowski. Janowski mocno, dobrze, niecelnie. Dobrze. Wracajmy, pusta bramka. Czy co zrobi Seidler? Nie sięgnął piłki. Nie sięgnął piłki, tak, tak. Bondar sam. Jeszcze raz Kubik, może teraz. Kubik strzela! Nie ma bramki, znów gdzieś tam po słupku, gdzieś tam po rękach. To nie trzeba. Uwaga, teraz Drachowski. Drachowski. Odegranie i na szczęście nie ma bramki. Skupi się na tym, że muszą... Teraz Kubik. Ach, szkoda, że jeszcze do boku nie rzucił sobie tej piłki. Mamy akcję ofensywną, ale... Pusta bramka. Niestety, tracimy gola numer 4. To jest podsumowanie tego turnieju. Michał, sporo zdrowia, sporo walki, zaangażowania, ale nie udało się. Nie udało się wywalczyć awansu do Elite Round. Rozczarowanie po tym dzisiejszym spotkaniu? No na pewno, no, nie możemy być zadowoleni, bo nie awansowaliśmy. Jest to na pewno przykro, bo daliśmy z siebie wszystko, walczyliśmy, pokazują też te zaderwania na rękach, no każdy dał z siebie wszystko. Szkoda, bo straciliśmy bramki z tego, z czego stracić nie chcieliśmy, czyli z błędów własnych, to bramka na 2-0 i ze stałych fragmentów gry. Później było ciężko, wiadomo, że się otworzyliśmy,
No, ale cały czas dążyliśmy do tego, żeby ten wynik odwrócić, nie udało się. Od początku nastawialiśmy się na to, że musimy wygrać trzema bramkami. Wiadomo, że to w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że wystarczy jedną, bo tutaj w wcześniejszym meczu padł remis. No tak, no stały fragment okazał się kluczowy, idealnie wykonany, bardzo dobrze technicznie. Znaliśmy ten stały fragment, wiedzieliśmy, że tak mogą zagrać, ale zagrali go idealnie. Nie mogliśmy zareagować, bo po prostu tak to zagrali, że idealnie trafili w punkt, idealne uderzenie, więc tutaj nie było sposobu na to. Chyba żebyśmy zmienili całkowicie nasze ustawienie, ale raczej tego nie chcieliśmy. No i tyle, no straciliśmy dwie bramki z tych fragmentów w tym meczu. Dwie bramki ze stałych, jedną bramkę po stracie, no jedną bramkę już w przewadze, więc no, jak chcemy walczyć z takimi drużynami, nie możemy takich bramek tracić, bo to później skutkuje tym, że gdzieś tam jest coraz trudniej, trudno to odrobić, bo trzeba się napracować, żeby takim zespołom bramki zdobywać. Zresztą też zdobyliśmy ze stałego fragmentu gry, bo z gry mieliśmy swoje sytuacje, ale było to trudne.